Ja jako dziecko zawsze kochałam Wojsko Polskie. W czajniku, dużym czajniku, nosiłam przygotowaną wodę z sokiem, którą przygotowywała mama i tym żołnierzom rozlewałam. Jak wkroczyli Niemcy, to się działo przy parku Dreszera, między jak Ursynowska ulica. Zobaczyłam Niemców w butach błyszczących, a nasi zmaltretowani, głodni, leżeli na ziemi. Tego widoku nie zapomnę do końca swoich dni.